gdy dziś mamy do pokonania kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów, nie stanowi to dla nas większego problemu. Mamy spory wachlarz środków transportu do wyboru, zaczynając od hulajnóg, rowerów, samochodów, pociągów, autobusów czy samolotów. Właściwie, żeby przenieść się na drugi koniec świata, potrzebujemy zaledwie kilkunastu godzin. Ale gdy cofniemy się 300 lat wstecz, to wtedy pokonanie kilkudziesięciu kilometrów stawało się już nieco kłopotliwe. A gdy do tego wszystkiego dołożymy myśl, że w podróż wybierał się sam Branicki, czyli bohater naszej serii, a razem z nim raczej 3/4 dworu, to wtedy taka podróż to było prawdziwe logistyczne wyzwanie. Branicki był szczęśliwym posiadaczem prywatnej łodzi, którą pływał sobie między innymi po Wiśle, ale w głównej mierze jego podróże zależały od tych właśnie pięknych zwierząt. Hetmańska stajnia liczyła wiele cugów, czyli zaprzęgów, z których każdy złożony był z kilku koni jednakowej maści. Między innymi srokatych, skarogniadych, szpelcowatych, czyli koloru pszenicznego, karosrokatych w czarno-białe łaty, perłowych, wilczatych czy kasztanów. Były też osobne konie do jazdy konnej. Zatrudniano przy nich 20 stangretów i 20 masztalerzy, 5 furmanów i wielu chłopców stajennych. Nie mogło zabraknąć też konowała. Dziś powiedzielibyśmy weterynarza. Zostawiam Was z tymi pięknymi zwierzętami, a sama wyruszam w podróż. Część z Was to miasto kojarzy ze szpitalem, który znajduje się tuż za moimi plecami. Ale ja chcę, byście spojrzeli na nie z hetmańskiego punktu widzenia. Choroszcz to jedno z najstarszych miast na Podlasiu. Prawa miejskie uzyskała w 1507 roku z rąk króla Zygmunta I. 196 lat później dobra choroskie zostały odkupione przez Stefana Mikołaja Branickiego z rąk generała Jerzego Mniszcha. W 1709 roku Choroszcz i przyległe wsie trafiły w ręce Jana Klemensa Branickiego. Branickiemu te włości bardzo się spodobały, bo mocno w nie przyinwestował. Wybudował tu sobie letnią rezydencję, ale także ufundował szpital z przytułkiem, cerkiew i kościół z zespołem klasztornym, który właśnie podziwiam. Nie byłabym to ja, gdybym nie weszła do środka. Chodźcie ze mną. Pierwsze wzmianki o budowie tej świątyni pochodzą z 1753 roku. Jej konsekracja odbyła się w 1770, czyli tuż przed śmiercią Branickiego. Niestety, we wnętrzu kościoła niewiele elementów pamięta te czasy. Kościół poważnie ucierpiał podczas wojen, nie oszczędziły go też pożary. Gdy zdecydujecie się na spacer wokół świątyni, zwróćcie uwagę na XVIII-wieczną barokową kamienicę i zabytkowe ogrodzenie. Tymczasem ja wyruszam do pałacu. O letniej rezydencji Jana Klemensa Branickiego już Wam opowiadałam w czwartym odcinku serii Branicki od kuchni. Ale nie powiedziałam Wam wtedy, kiedy odbywały się tutaj największe przyjęcia. 24 czerwca, gdy hetman hucznie świętował swoje imieniny w Białymstoku, trzeciego dnia małżonkowie, goście i dwór przyjeżdżali do Choroszczy, by świętować urodziny Izabeli Branickiej. Gości zabawiała orkiestra, która
pływała po kanałach, a wokół przechadzały się damy w wielkich, ciężkich sukniach, ściśniętych gorsetach i perukach, które grzały lepiej niż niejedna nasza czapka. Ale jakie dania królowały na urodzinowym obiedzie, trudno jest jednoznacznie stwierdzić. Pewne jest, że było ich dużo, ale czy wśród nich znalazły się panierowane liście winogron? Nie wiem, ale wiem, że znajdą się tu za chwilę. Użycie świeżych winogron w kuchni przez wieki było bardzo ograniczone. Z jednej prostej przyczyny – ze względu na transport. Przywiezienie owoców z miejsc, gdzie były uprawiane, było bardzo trudne. Rzecz zmieniła się dopiero w XX wieku z pojawieniem się transportu kolejowego. Wino, ocet winny i rodzynki mogły być jednak używane w kuchni także daleko poza regionami winiarskimi, a sięganie po nie od wieków wyrażało w krajach północnych i wschodnich wysoki status, wyrafinowanie i społeczne oraz kulturowe aspiracje, których nie brakowało Branickiemu. Do winnych produktów żywieniowych należą też liście. To w nie zawijano mięso, ryż i rozmaite nadzienia, a potem gotowano bądź duszono na parze. W niektórych poradnikach znalazłam informację, że liście świetnie nadawały się do wyścielania beczek, w których przechowywano świeże owoce, albo gdy je gotowano, to potem z tego wywaru z liści winogron można było go zastosować do wyparzania beczułek. Ale ja dzisiaj nic nie będę wyparzać, tylko będę je jeść. Głównymi bohaterami naszej dzisiejszej potrawy będą liście winogron. Mam tu już przygotowane liście, które zebrałam z ogrodu mojej mamy, więc świeże i soczyste. Moi drodzy, tę potrawę możemy przygotować tak naprawdę jedynie w maju albo na samym początku czerwca, bo wtedy liście winogron są jadalne, są mięciutkie i można je przygotować w formie potrawy. Tu są moje listki. W garnuszku gotuje się osolona woda i pierwszym elementem przygotowania tego przepisu będzie ugotowanie liści winogron, czyli obieram je z tych małych ogonków i wrzucam do osolonej gorącej wody, mocno wrzącej, na 2,5-3 minuty. Liście winogron są już gotowe. I teraz wyjmę je na talerz, żeby się schłodziły. Ta przystawka, można nawet powiedzieć, że ten deserek, ta przekąska, to potrawa dosyć pracochłonna. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się prosta i łatwa w przygotowaniu, to ma dużo takich elementów kulinarnej zabawy. Woda zmieniła kolor na taki zielonkawy i nie wspomniałam Wam wcześniej, ale wokół nas już się unosi taki aromat gotowanych liści winogron. One same bardzo fajnie pachną. A ja teraz robię panierkę, do której będę potrzebowała jednego jajeczka całego i jednego żółtka. Białko zostanie mi na później. No i sobie teraz troszeczkę to wymieszam, ubiję. Tak naprawdę powinno w mojej misce powstać takie bardzo leiste ciasto, przypominające nieco te naleśnikowe, które ja sama bardzo lubię. Mąka. Mleko. Woda. Użyłam wody gazowanej, która
której raczej w XVIII wieku nie było, ale dzięki temu ciasto będzie nieco bardziej puszyste. Nie widzę przeszkód, by nieco modyfikować te XVIII-wieczne przepisy i przystosowywać do naszych współczesnych realiów. Ciasto jest prawie gotowe i teraz ostatni jego element, czyli szczypta cynamonu. Jak na tamte czasy, szczypta egzotyki, szczypta orientu. Muszę uważać, by nie zgubić mego mieszadełka, które zgubiłam w tamtym roku właśnie tutaj w parku w Choroszczy. Odnalazł go jeden z pracowników Muzeum Podlaskiego i zwrócił mi. Dzięki, Leszku. Pokażę Wam konsystencję ciasta. Bardzo leiste. Ono chwilę sobie odpocznie. To jeszcze troszeczkę zgęstnieje. Na patelnię właśnie trafił olej. Zaraz doprowadzę go do wysokiej temperatury i wtedy będę mogła smażyć moje panierowane liście winogron. Słuchajcie, te liście winogron wizualnie zaczynają przypominać jesienne liście. Jesienne liście, które możemy obserwować właśnie podczas takiej typowo złotej polskiej jesieni. Oczywiście wykładam to wszystko na ręcznik papierowy z tego względu, że oleju jest dużo. Ta panierka na samym liściu jest bardzo delikatna. Więc no, nie oszukujmy się, trochę tego oleju tu się chłonie. I już skończyły mi się liście. Zobaczcie, ile ciasta mi jeszcze zostało, ale w ogóle się tym nie przyjmuję, ponieważ zrobię po prostu z tego naleśniczki. Idealnym dodatkiem do liści, panierowanych liści winogron będzie w XVIII wieku byłaby to śmietana z dodatkiem miodu. W przypadku dzisiaj będzie to gęsty jogurt naturalny z dodatkiem miodu. Dzisiaj zastosowałam miód naturalny, wielokwiatowy z pasieki mego wuja. Ok, i cóż, delikatnie liście winogron poleję teraz jogurcikiem. Pozwolę sobie dzisiaj degustację mojej potrawy urządzić sobie na jednym z mostków w parku, więc zapraszam za mną na taki króciutki spacer. Słuchajcie, tak pachną rewelacyjnie, ale jeszcze przede mną parę kroków. Cóż, zaczynam degustację. Lśniące liście winogron w delikatnej panierce. Pięknie pachną cynamonem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam smak, bardzo fajny, wyjątkowy, ale jem to z taką myślą, że tylko tak właściwie w jednym okresie w roku można było sobie pozwolić na tego typu przekąskę. Nie inaczej jest dzisiaj. Super połączenie tego jogurtu, miodu, liści, no i paniereczki. A wszystko okraszone smakiem, zapachem, aromatem cynamonu. Super. Koniecznie
końcówce maja bądź na samym począteczku czerwca spróbujcie to zrobić w domu. A ja kończę jedzenie, no i pakuję się na wyjazd do Warszawy, bo tam się spotkamy w kolejnym odcinku Szlakiem i Smakiem Hetmana. Do zobaczenia! Trzeba. Nie?